Chciałem przeczytać kilka słów, które nasuwają się po prostu na myśl, gdy myśli się o straży. Czy bycie strażakiem można nazwać pracą i niejednokrotnie swe życie narażać, bo za to zapłacą? Czy można swe życie na jakąś kwotę oszacować, by za każdym razem bez zastanowienia drugą osobę ratować? Nie da się tego wycenić i takie jest moje zdanie. Żeby być prawdziwym strażakiem, trzeba mieć do tego powołanie. Bo gdy tylko dla pieniędzy coś robić będziemy, to prędzej czy później przed takim wyborem staniemy, czy tak wielkie ryzyko się opłaca. Przecież to tylko jest moja praca. Dlatego w życiu codziennym pośród nas żyją prawdziwi wojownicy. I to nie jest nikt inny jak strażacy ochotnicy. Oni podczas działań nigdy się nie boją, a gdy komuś pomocy potrzeba, oni zawsze na straży stoją. Bez względu na porę, czy to za dnia, czy też w nocy, oni są zawsze gotowi, by udzielić bliźniemu pomocy. Nieważne jest, czy to dom w płomieniach, czy kot na drzewie, strażak się zawsze pojawi, gdy ktoś będzie w potrzebie. Dziś w Grzebowilku stulecie straży świętujemy, a co niektórzy za zasługi medale otrzymujemy. I może to gest niewielki, lecz bardzo ważny, gdyż docenia upór w działaniach i to, jaki jest odważny. Bo żeby iść tam, skąd wszyscy w popłochu uciekają, takie rzeczy tylko strażacy z determinacją wyczynają. A serce ich duma wielka wypełnia, wiedząc, że to dla ludzi ten obowiązek się spełnia. Bogu na chwałę, ludziom na radę. Dziękuję.